Dziennikarka, prezenterka, działaczka społeczna, a przede wszystkim podróżniczka. Moim gościem jest Martyna Wojciechowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chociaż w sumie w obecnej sytuacji to można powiedzieć, że ja jestem twoim gościem, ponieważ znajdujemy się w studiu, w którym ty nagrywasz swoje rozmowy, które upubliczniasz na swoim kanale. No, w zasadzie to jest to identyczna sytuacja, bo w tym miejscu nagrywamy kolejne odcinki na kanał Dalej. Kolejne odcinki, których można słuchiwać też w formie podcastu, więc wiesz, musimy ustalić, kto kogo dzisiaj wywiaduje. No chyba musimy niestety się umówić, że dzisiaj role się odwrócą i to ja będę zadawał pytanie tobie. Jasne. Na początku chciałbym cię zapytać. Jedna z przygód agenta Jej Królewskiej Mości nosi tytuł Świat to za mało. Czy dla kobiety, która była na krańcu świata, świat to również za mało? To jest bardzo przewrotny tytuł, ale ja bym powiedziała, że świat to nie jest za mało, że świat nie może być za mały, bo mimo że spędziłam na podróżowaniu większą część mojego życia, a znam ludzi, którzy jeszcze więcej podróżują i wciąż każdy z nas, kto ma tę wrodzoną ciekawość świata, kto jest podróżnikiem, eksploratorem, dziennikarzem i chce o świecie wiedzieć więcej, ciągle będzie miał poczucie, że jeszcze tyle zostało do zobaczenia i tyle zostało do zrobienia, że świat nigdy nie będzie za mały i nigdy nie będzie mi za mało świata. To jest chyba niemożliwe. A powiedziała to nawet Elżbieta Dzikowska, którą traktuję jak moją podróżniczą mamę, a ona to dopiero widziała i dopiero zwiedziła wiele krańców świata i mówi to samo, że życia nie wystarczy, żeby wszystko zobaczyć, co byśmy chciały. Jest jakiś krańc świata, który zamierzasz zwiedzić w najbliższym czasie? Gdzie się wybierasz? To jest taki czas, że trudno coś planować. Prawdę mówiąc, na razie nie jesteśmy na etapie realizacji zdjęć do kolejnych odcinków, a to zawsze w największym stopniu wyznaczało moje kolejne podróże. Póki co planowanie, siedzenie nad mapą i rozmyślanie, co dalej. Trzeba przyznać, że pandemia koronawirusa, z którą świat się zmagał do 2019 roku, na pewien czas właściwie sparaliżowała właśnie możliwość podróżowania po świecie. I chciałbym cię zapytać, czy bałaś się wtedy, co będzie dalej z twoim programem? No właśnie, wiele osób wtedy pomyślało, że aha, to już koniec twojego życia, tak? No bo skoro jesteś podróżniczką i nie będziesz podróżować, a takie były założenia, to znaczy, że co będziesz w życiu robić? I powiem szczerze, że to był bardzo interesujący moment, bo szukaliśmy tematów bardzo dalekich, egzotycznych i właściwie z biegiem czasu mogę powiedzieć tylko, że apetyt to rósł i chcieliśmy coraz dalej, coraz głębiej, coraz więcej. I nagle pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy zostaliśmy uziemieni i tak przez jakiś czas w ogóle nie jeździliśmy i zadawaliśmy sobie pytanie, czy w ogóle w tym nowym świecie nasze programy mają sens. Czy to nie jest tak, że wszyscy powinniśmy się skupić na tych rzeczach najważniejszych, na przetrwaniu, przeżyciu, zajęciu się najbliższymi. Ale wróciliśmy do pracy wierząc, że właśnie tego też potrzebują nasi widzowie, że potrzebują właśnie nadziei, że potrzebują spotkań z ludźmi, potrzebują inspiracji i potrzebują zobaczyć też, jak cały świat sobie radzi z tą pandemią koronawirusa. Więc było to bardzo interesujące wyzwanie, bo już nie mogliśmy jeździć tam, gdzie my chcieliśmy, tylko musieliśmy jeździć tam, gdzie mogliśmy, ale paradoksalnie czasem takie ograniczenia sprawiają, że zaczynasz być bardzo kreatywny. To uświadomiło mi tylko, że są też takie miejsca wciąż na świecie, gdzie jeździmy jako turyści. To są takie miejsca, które wydaje nam się, że bardzo dobrze znamy, że wszystko o nich wiemy. A jak tylko troszkę podrapiesz głębiej, to okazuje się, że rzeczywistość może być zupełnie inna. I to pokazanie takiego pozornie bardzo znanego świata zupełnie inaczej było dla mnie i jest wciąż dla mnie, jako dla dziennikarki, bardzo ciekawym wyzwaniem. W swoim programie gościłaś wiele niezwykłych kobiet. Mówię tutaj między innymi o zespole saperek na przykład z Kambodży, o kobietach o długich szyjach z plemienia Padong, myślę o wiosce czarownic w Ganie, o zapaśnicce z Boliwii. Która z tych historii najbardziej zapadła ci w pamięć, tak z perspektywy czasu? To jest tak trudne pytanie, wiesz, bo to jest takie pytanie i też zwracam się do widzów, bo ja często to pytanie słyszę. To jest tak, jakbyś mnie pytał, które swoje dziecko kocham najbardziej. I bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na nie zawsze, dlatego że każda z tych historii, każda z bohaterek na swój sposób była ważna i zostawiła bardzo, bardzo wiele w moim życiu przemyśleń, inspiracji, energii,
nie zawsze dobrej, czasem też energii złej, z której zrodziło się coś, tak? Bo czasem złość i niezgoda powoduje, że zaczynamy działać, że podejmujemy akcję. Więc na pewno Carmen Rojas, wspomniana przez Ciebie zapaśniczka z Boliwii, jest i zawsze będzie dla mnie jedną z najważniejszych bohaterek, bo była też właściwie pierwszą bohaterką. To dzięki Carmen Rojas, dzięki tej historii, którą się podzieliła ze mną i z widzami, ten program Kobieta na krańcu świata ostatecznie wyglądał tak, jak wyglądał. Ona trochę go ukształtowała w tym pierwszym odcinku, bo dała nam taką historię i taki kaliber dramatycznych doświadczeń związanych z przemocą domową, że wtedy właśnie pomyśleliśmy, hej, to jest szansa na to, żeby zająć się najważniejszymi problemami dotyczącymi praw kobiet, tak? Nie ślizgać się po powierzchni, nie robić ładnych, miłych historii tylko i wyłącznie, tylko zrobić coś mocnego i coś poruszającego. I tak też się stało, bo Carmen Rojas, myślę, wyprzedziła cały ten ruch, wydaje mi się, mitu i mówienia o przemocy, o takiej poważnej niezgodzie na to, co się dzieje na świecie, więc zawsze ona jest dla mnie taką ważną bohaterką. No i Kabula, moja córka adoptowana, którą poznałam w Tanzanii w trakcie realizacji programu Kobieta na krańcu świata i filmu dokumentalnego Ludzie Duchy, która cierpi na albinizm. Jest cudowną osobą, pełną niezwykłej siły wewnętrznej, niektórzy widzowie mogą nie znać tej historii, doświadczyła strasznych rzeczy od ludzi, ponieważ w Tanzanii istnieje wciąż przekonanie, że ludzie, którzy mają albinizm, mają też magiczną moc i z części ich ciał można produkować magiczne eliksiry i amulety. I dlatego wciąż w XXI wieku ludzie polują na ludzi w Afryce Wschodniej. Kabula padła ofiarą takich polowań, a jednak przeżyła, przetrwała. I dzięki temu, że wsparło ją wielu ludzi z Polski, zebraliśmy pieniądze na jej edukację, ona wspaniale rozwinęła skrzydła i stała się też inspiracją do tego, żeby założyć Fundację Unaweza. Gdyby nie Kabula, nie byłoby Fundacji Unaweza. Nie byłoby samej tej nazwy, bo Unaweza w dokładnym tłumaczeniu z języka Swahili znaczy you can, możesz. Przybliżyliśmy widzom bliżej historię Twojej adoptowanej córki, ale niektórzy mogą mnie kojarzyć z zapaśniczki z Boliwii, czyli kobiety, która była bita przez swojego męża, a potem zatrudniła się jako zapaśniczka, żeby dalej się bić, żeby walczyć o przetrwanie swojej i swoich synów. Tylko że za pieniądze i w ten sposób zarabiać na życie. Carmen doświadczyła przemocy domowej. Właściwie trzeba powiedzieć sobie jasno, że w tej części świata, w Ameryce Południowej, przemoc domowa jest bardzo usankcjonowana, niestety. To znaczy ludzie wychowują się właściwie w domach, w których ta przemoc jest tak obecna, że przestali kwestionować jej istnienie. Dla wielu kobiet fakt, że mąż ją bije, jest dowodem na to, że mu zależy, że ją kocha. I to jest taki paradoks, który bardzo trudno jest wyplenić i wymaga naprawdę wiele pracy i bardzo, bardzo jeszcze wielu wysiłków włożonych w edukację, żeby kobiety w ogóle same poczuły, że to nie jest okej, że tak nie może świat wyglądać. Natomiast ona była ofiarą przemocy domowej w takim bardzo drastycznym wydaniu. Zdecydowała się na odejście od męża, co sprawia też, że w tej społeczności bardzo automatycznie, bardzo spadasz na tej drabinie społecznej, bo kobieta bez męża, bez opiekuna, jeszcze z dziećmi na utrzymaniu, tak, jest traktowana jak taki trochę wyrzutek i automatycznie traci też szacunek. Carmen się zdecydowała na ten krok, ale ponieważ nie wiedziała, jak zarabiać na życie, to zdecydowała się, że będzie zapaśniczką. Uprawia lucha libres, wolne walki, ale ponieważ też pochodzi z rdzennej ludności boliwińskiej, więc występuje w tradycyjnym boliwińskim stroju i w ten sposób zaznacza z jednej strony swoją odrębność kulturową, ale z drugiej strony też ja bym chciała, żeby ona znalazła inny sposób na życie. Chciałabym, żeby w tym jej wyborze nie było brutalności, ale to jest droga, którą ona zna, co ona umie robić i to, co jak ona sama powiedziała, jest dla niej takim symbolicznym wzięciem sprawy we własne ręce. Więc wychodzi na ring, walczy za
śmieszne jak na nasze standardy pieniądze, ale mimo wszystko dzięki temu jest w stanie utrzymywać swoje dzieci. Twój program Kobieta na krańcu świata to program, w którym silna kobieta opowiada o innych silnych kobietach. I czy zawsze od początku istnienia programu to była taka myśl główna, która ci przyświecała? Kobieta na krańcu świata to jestem pewnie trochę ja na krańcu świata, ale to są te wszystkie niesamowite kobiety, które spotykam. I nie byłabym taka silna i nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie te bohaterki, nie te kobiety, które spotkałam. Bo to właśnie w tej wspólnocie kobiecej, w tym doświadczeniu solidarności kobiecej, w tym doświadczeniu tego, co nas w życiu spotyka i kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w gruncie rzeczy tak wszystkie do siebie podobne, tak wszyscy do siebie podobni w ogóle w skali świata. Może różnić nas wiele, kolor skóry, wyznanie, wychowanie, orientacja seksualna, wszystko. Ale z drugiej strony wciąż znacznie więcej rzeczy nas łączy niż dzieli. Ja właśnie z tych kobiet, z tych spotkań, z tych ludzi z krańców świata czerpię swoją siłę i swoją energię, więc mogę powiedzieć, że jestem zbudowana z tych kobiet i z tych doświadczeń właśnie. Poprzez swój program starasz się promować bardzo ważne postawy wśród ludzi. Mówię tutaj o tolerancji, o równości. I jest to moim zdaniem bardzo ważne. I czy to jest również misja, która ci przyświeca? Zobacz, co się dzieje na świecie. Co się dzieje tuż za granicą Polski. Właściwie na polskiej granicy, co się dzieje. Co się dzieje na ulicach każdego dnia. Wszystko, z czym mamy do czynienia, co jest złem, wynika z braku tolerancji, z braku zrozumienia, z braku empatii. Nie ma niczego ważniejszego dzisiaj na świecie niż edukowanie ludzi, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że chodzi nam dokładnie o to samo. Chcemy być szczęśliwi, jakkolwiek ktoś postrzega to szczęście, ale chcemy być bezpieczni przede wszystkim. Chcemy lepszego życia dla naszych dzieci. Chcemy wierzyć w drugiego człowieka. Więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym się zająć czymś ważniejszym i bardziej potrzebnym. I nigdy moją misją nie było edukowanie sensu stricte. Ja chcę tylko pokazywać świat, pokazywać postawy, pokazywać ludzi, pokazywać jak można żyć. Tolerując, akceptując i będąc otwartym na to, że ludzie są inni, ale jak już powiedziałem, wciąż bardzo do siebie podobni, właściwie tacy sami. Nie wiem, czy wiesz, ale ukraińska armia jest najbardziej sfeminizowaną armią na świecie. 17% stanowią kobiety, taką informację podała pierwsza dama Ukrainy. Ale mimo wszystko 17% to i tak nie jest dużo. Są takie miejsca na świecie, gdzie kobiety biorą za broń, gdzie walczą i stają w obronie swojej ojczyzny. Bardzo żałuję, że w ogóle w dzisiejszym świecie musimy mówić o wojnie i że nie znajdujemy innych sposobów, żeby się dogadać, jak wojna. Ale to rzeczywiście imponujące, jak cały naród ukraiński zareagował na tę straszną, bezprecedensową i niezrozumiałą inwazję Rosji na swój kraj. Jak i mężczyźni, i kobiety wzięli za broń. Choć wciąż wierzę, że miejsce żadnego człowieka nie jest na froncie. A zgodzisz się z tezą, że wojna, którą obecnie możemy zaobserwować na Ukrainie, to jest wojna, która nie tylko dzieje się na froncie, tylko właśnie dzieje się również w internecie. Absolutnie tak. I ten internet i media są wykorzystywane zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. Bo przecież wiemy, że obywatele Rosji często nie wiedzą, jak wygląda Europa, jak wygląda świat. Nie wiedzą, jaka jest druga strona tego konfliktu. To jest najbardziej przerażające, że można w ten sposób podporządkować sobie media. Dlatego jestem taką zwolenniczką wolnych mediów, wyboru i dostępu do informacji, która nie jest kontrolowana przez żadną ze stron. Media powinny być niezależne i niezawisłe. Więc absolutnie ta wojna toczy się i będzie się toczyć w dużej mierze w mediach. Po pierwsze, siejąc propagandę na terenie Rosji, te akcje hakerskie, z którymi mamy do czynienia, które pokazują Rosjanom, jak to wygląda, chyba tylko to może rozsadzić ten kraj. To znaczy ta wewnętrzna siła i energia, która jest w rosyjskim narodzie, którzy sami zrozumieją, że nie chcą w tym brać udziału. A z drugiej strony to, że świat potrafi się tak zjednoczyć dla Ukrainy,
to też jest zasługa bardzo szybkiego przesyłu informacji i tego, że niemal na żywo wiemy, co tam się dzieje. Na czym twoim zdaniem polega problem z fake newsami? Czy rzeczywiście w obecnych czasach to my jesteśmy bardziej łatwowierni? Czy może jednak media, osoby, które przekazują informacje, są bardziej skorumpowane albo niekompetentne? To działa w dwie strony, bo mamy taką skłonność wierzyć, że to, co jest podawane w mediach, jest faktem. I tak powinno być. I tak funkcjonują dobre i rzetelne media. Natomiast kiedyś, żeby zostać dziennikarzem, żeby móc publikować, żeby móc podzielić się swoją opinią, trzeba było przejść naprawdę długą drogę, drogę weryfikacji. Dzisiaj w mediach pojawia się bardzo wiele osób, które mają jakąś podstawową wiedzę czasem, a czasem właśnie jej nie mają, ale uważają, że mają i w związku z tym dostają niesamowite narzędzie, jakim jest internet, bo już nawet nie mówimy o telewizji, radio czy prasie, tylko jest internet, który ma największy wpływ na nas wszystkich, chyba się z tym zgodzimy. I wygłasza swoje własne opinie, czy też powiela informacje w sposób zupełnie niekontrolowany i bez poczucia odpowiedzialności. Ale przez te 5 minut czuje się bardzo ważny, bo ma coś do powiedzenia, a świat go słucha. I to jest szalenie niebezpieczne. Że ludzie nie mają takiej naturalnej skłonności do tego, żeby weryfikować to, co słyszą, to, co widzą, żeby zatrzymać się i powiedzieć zaraz, stop, a przede wszystkim, żeby nie kliknąć podaj dalej, tak? Żeby nie zrobić share, żeby nie dać tego lajka, łapki w górę i żeby nie powielać tej informacji. Więc to jest bardzo istotne. A jak jest w mediach? W mediach jest tak, że są media, które mówią pewnym głosem, bo mają takim głosem mówić i pokazują pewien wycinek świata. Są media, które walczą o wolność i niezależność. Ja wierzę w takie po prostu rzetelne dziennikarstwo, w rzetelnych ludzi, którzy tworzą dobre treści, właściwie niezależnie od medium, w którym są. Takim przykładem wysokiej klasy dziennikarza dla mnie jest Tomasz Sekielski, który był i w TVP, i w TVN. Obecnie pracuje na rzecz swojego własnego kanału na YouTubie. Więc widzisz, niezależnie od mediów można po prostu utrzymywać bardzo wysoki poziom dziennikarstwa. I to jest człowiek, któremu osobiście ja ufam i wierzę. I wiem, że gdyby świat składał się z takich właśnie dziennikarzy, to z pewnością nie mielibyśmy tylu fake newsów i chaosu informacyjnego. Ale to od każdego widza, od każdego czytelnika, od każdego użytkownika internetu zależy, co zrobi z tą informacją. Czy weźmie ją tak po prostu i powieli, czy też zachowa zdrowy rozsądek. Internet rzeczywiście daje dużo możliwości. I czy nie jest trochę tak w obecnych czasach, że właśnie chętniej ufamy tym takim niezależnym dziennikarzom, tym, którzy nie są przypisani do żadnej stacji, do żadnej gazety, do żadnego radia, tym, którzy działają niezależnie, na własną rękę? Że nie sprawiają oni wrażenia bardziej prawdomównych? Ja wciąż wierzę, że są media niezależne, te mainstreamowe media, które pozwalają się wypowiadać w sposób pozbawiony cenzury. Przyznam szczerze, że przez 25 lat pracy w stacji TVN nigdy nie miałam poczucia, żebym była cenzurowana. A podejmowałam czasami bardzo trudne, kontrowersyjne tematy i zawsze czułam dużą wolność i swobodę wypowiedzi. Więc uważam, że takie media są, aczkolwiek ja będę zawsze podążać za człowiekiem. Ja wierzę w dobrych, niezależnych dziennikarzy, którzy jeśli znaleźli sobie miejsce w przestrzeni internetowej, to tam też za nimi pójdę. Bo po prostu wiem, że jeśli ktoś ma nienaganny kręgosłup moralny i ktoś jest wysokiej próby człowiekiem, to nie ma takiego systemu i takich nacisków, które to złamią. I zawsze będzie uprawiał prawdziwe dziennikarstwo na wysokim poziomie. Spotykamy się tutaj dzisiaj w ramach akcji charytatywnej organizowanej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Mówimy o akcji Siła jest kobietą. Dlaczego kobietom? Siła jest w nas. Ale w kobietach o tyle chyba szczególnie, że przez lata przykrywana dzisiaj ma szansę rozkwitnąć, że warto zwrócić uwagę na to, co kobiety mają do powiedzenia, że warto dać im szansę, bo kobiety mają te pokłady empatii, te pokłady wrażliwości, które we współczesnym świecie są najbardziej potrzebne, także w przywództwie.
Bo już dość kierowania ludźmi i bycia liderem w oparciu o strach i odgórne zarządzanie. Potrzebujemy więcej konsultacji, potrzebujemy więcej elastyczności. Taki jest świat i w tym kierunku on zmierza i z pewnością macie z tym do czynienia. Potrzeba więcej współpracy. A to są właśnie te cechy, które kobiety mogą wnieść do społeczności. I w tym jest właśnie siła. Jak spojrzysz sobie na drzewo takie jak dąb, to zawsze może przyjść taka wichura, która ten dąb złamie. Jeśli spojrzysz na drzewo, które ma bardziej miękką i elastyczną konstrukcję, to wiesz, że nie ma takiej wichury, która złamie to drzewo. Tak, bo ono się ugnie. Bo się ugnie, wróci. Ale wróci na swoje miejsce. Ja bym chciała, żeby to właśnie tak wyglądało, żebyśmy myśleli o tym bardziej w kategoriach współpracy i w tym dostrzegali swoją siłę. Setki tysięcy osób uciekły przez polską granicę do Polski z Ukrainy. Uciekły przed wojną. Są to kobiety z dziećmi, matki, babcie. Podczas gdy ich mężowie, ojcowie, synowie walczą na tej strasznej wojnie. Chciałbym zapytać, czy chciałbyś coś tym kobietom przekazać? Bardzo wierzę w każdą z nas kobiet. Wierzę, że drzemie w nas ogromna siła, chociaż czasami sobie tego nie uświadamiamy. Dlatego tak dobrze mieć drugą osobę, drugą kobietę, która powie ci: dasz radę, bo jesteśmy zdolne do niezwykłych rzeczy. I to nie jest tak, że na wojnie walczą mężczyźni, bo trzymają broń. Tak naprawdę my, kobiety, walczymy tak samo, wychowując nasze dzieci, dbając o stabilizację i dając światu to, co jest równie ważne, czyli wrażliwość, empatię i czułość. Dlatego trzymam kciuki i łączę się z każdą z was, która przechodzi dzisiaj tę trudną sytuację. Siła jest kobietą, a my, kobiety, jesteśmy siłą. Moim gościem była Martyna Wojciechowska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Trudna rozmowa, bo w trudnych czasach, ale na ważne tematy. Dziękuję.